Były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Norbert Kaczmarczyk podtrzymuje, że jego dymisja nie ma merytorycznego uzasadnienia i była wynikiem medialnych insynuacji. W tle dymisji wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka był drogi prezent ślubny. Był nim ciągnik rolniczy o wartości 1,5 miliona złotych. Były wiceminister w późniejszym oświadczeniu przyznał, że nie był to prezent ślubny, tylko własność brata, który użyczył mu maszynę. Ta sytuacja była sprawdzana, przecież Państwo o tym pisali. Zostałem wezwany przez CBA, było to wszystko sprawdzane. Było sprawdzone, czy ja mam ciągnik, czy kto ma ten ciągnik. Były wiceminister przekonuje o swojej niewinności. Podkreśla, że zakup ciągnika odbył się zgodnie z prawem. Uważam, że popełniłem pewien błąd wizerunkowy. Ja tak uważam. Natomiast wszystko jest zgodne z prawem i będę pracował tak mocno i rzetelnie, żeby pokazać panu premierowi, że w przyszłości zasługuje na piastowanie takiego stanowiska jak stanowisko wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi. Norbert Kaczmarczyk podkreśla, że dymisja to efekt medialnej nagonki. Jednocześnie przekonuje, że to nie koniec jego współpracy ze Zjednoczoną Prawicą. Dalej będzie pracował dla formacji, ale w roli posła.